Witam bardzo serdecznie w grze A Train w wersji na PlayStation 1. No, zostawię ten układ pada taki, jak jest tutaj domyślnie. Na początek wybieramy sobie język, więc wybiorę język, który chociaż trochę znam. No i teraz państwo, w którym chcę zacząć swój interes. No to może wybiorę Stany Zjednoczone. Niech będzie. Chwilę trzeba poczekać. No i właśnie zaczęła się rozgrywka. Więc tutaj padem możemy sobie przewijać, żeby zobaczyć, jaki teren mamy do dyspozycji. Tu jest jakieś miasto. Dobrze by było się z nim połączyć trakcją. Być może kolejową, ale nawet i może być i autobusową. Więc jak widać, mamy tam jakiś teren. Te takie klocki, które widzimy, czy te bloczki, które widzimy po stronie lewej tutaj, to są materiały do budowy różnych rzeczy. No i na początku to jest jakieś takie miasto, więc zobaczmy, co tutaj można zrobić na początek. Jeśli klikniemy sobie na padzie krzyżyk bodajże, no to tutaj mamy możliwości budowania, tak? Pierwszą z możliwości jest budowanie torów. Tutaj mamy różne wiadukty, inne takie historie. Zobaczmy, jak budujemy tory, czyli Construct Railway, tak? I w tym momencie konstruujemy sobie tu oczywiście możemy jeszcze dodatkowo sobie ustawić właśnie kierunek, tak? Może być w tą stronę, może być jeszcze w tą stronę, czyli chociaż w tą stronę to chyba widzę, że tutaj coś nie zadziałało. No gdzieś tam pojechało, no niech będzie, wszystko jedno. No i oczywiście muszę się wycofać. I znowu zaczynamy dalej, powiedzmy, budowę, tak? Czyli tworzymy sobie, no zobaczmy, tworzymy sobie takie cusik, no powiedzmy, że dojadę do tego miejsca. No i teraz spróbuję zbudować, może akurat da się taki wiadukt tutaj wybudować. No coś niby tutaj się da, tak? No jest, o, budynki zostały niestety uszkodzone. Teraz wycofam się, teraz wybiorę w drugą stronę. Chyba z tego miejsca, nie? Jak to się dziwnie układa tutaj. Z tego miejsca, nie, zaraz, może z tego. Tak. Nie wiem, czy to się połączyło, czy się nie połączyło. Trochę dziwne to jest, widzę. Mówimy tak, tak, to jeszcze gorzej, więc trochę narozrabiałem, widzę. Dobra, zobaczmy, co tutaj mam jeszcze. Skonstruktuj kolumnę. Wybierz stronę. O, tak, może. Tak, być może trzeba by to ustawić w tamtym miejscu, ale muszę się wycofać. Ja tutaj za długo podejrzewam, że nie pogram, bo niestety, ale nie mam doświadczenia w tej grze. Praktycznie forpost. Nie wiem, co to jest, co to mamy tutaj dalej do budowania. Zobaczmy. Must build railway bridge above water. Czyli to jest most nad wodą, trzeba zbudować. Tutaj mamy tunel. Tutaj co jest? Stację, tak? Możemy skonstruować stację kolejową, chyba, nie? Tak, tu. Prince Try Tracks. No właśnie, aha, czyli musi być 5
jakichś połączonych ze sobą takich linii dopiero wtedy. Tutaj co tutaj mamy? Construct Station Building. To będzie podobna sytuacja, tak? A nie, tutaj akurat się udało zbudować takie pojedyncze. No dobrze, zobaczmy co jeszcze tutaj mamy. Jakaś platforma rozszerzona. No tutaj mamy takie podpowiedzi, prawda? Różne. Oj, proszę, tutaj mamy tak jakby na drugą stronę. Czyli nam się zrobiło takie coś ciekawego. Okej, okay, to jest szyny, druga szyna jest. No dobra, zobaczmy co jeszcze tutaj możemy wybudować. To już mniej więcej wiemy co jest tu. Teraz kolejna rzecz to podobną sytuację mamy z utworzeniem ulic, więc możemy sobie stworzyć właśnie jakieś ulice. No dobra, nawet te ulice to muszę przyznać, że trochę lepiej się buduje. Tak, są ulice. Dobra, zobaczmy tutaj, znowu mamy jakieś tematy a la wiaduktowe. A jakieś przeszkody są, tak? A tutaj się udało zrobić, no ciekawe to. Tu będzie rampa taka, prawda, narciarska. Tu mamy w drugą stronę, tutaj mamy to samo, mosty. No i tu jest jeszcze bus stop, czyli skonstruować przystanek autobusowy. Powiedzmy, że Specific Road, może tutaj. Ok, i mamy przystanek autobusowy, tak, w tym miejscu na przykład. No dobrze, idźmy dalej, co tutaj jeszcze można zrobić. Kolejna rzecz to mamy na przykład, tutaj mamy Construct Material, Materials Yard, czyli to właśnie są materiały, więc no dobrze, spróbujemy coś takiego skonstruować, zobaczymy czy się to uda, oczywiście wszystko kosztuje, powiedzmy, że no i mamy tutaj miejsce na materiały. Dalej, tutaj możemy sobie kupić jakiś teren. Kupmy teren, zobaczmy. No, kupiłem teren, ale oczywiście wszystko zepsułem. Różne rzeczy. Tak, tutaj mamy fabryki. Fabryki, które będą nam tworzyć właśnie te materiały. No jest fabryka, proszę bardzo, tutaj zniknęły materiały dwa, z tego względu, że na tą fabrykę te materiały zostały wydane. Oczywiście te materiały produkują właśnie fabryki, ale trzeba je dostarczać właśnie pociągami albo autobusami. Tak? Tutaj mamy jeszcze takie możliwość budowania takich no, ciekawych obiektów. Już mamy tutaj Construct Park, mamy jakiś park zbudowany, dwa rodzaje. Dalej tutaj mamy jakieś budynki. Oczywiście te budynki mogą być wyższe lub niższe. Proszę bardzo, materiały poszły, jakiś budynek się wybudował. No i w ten sposób można budować przeróżne, jak widać, budowle. Tutaj mamy jeszcze takie coś, no zobaczmy, udało się wybudować, proszę bardzo. To wszystko oczywiście będzie wpływać na naszą ekonomię w jakiś tam sposób, tak? Bo będzie wzrastać liczba mieszkańców, no i oczywiście też i pasażerów, którzy no, będą korzystać z naszych usług. Tutaj mamy jakiś hotel, powiedzmy tak, czy coś w tym stylu. Już coraz więcej tych materiałów właśnie idzie na to wszystko, mamy kolejne budynki. Może nie będę wszystkiego tak budował, bo mi w pewnym momencie braknie czegokolwiek, ale na przykład to jakąś knajpkę można wybudować, powiedzmy gdzieś przy drodze, proszę bardzo. Jest knajpka, mamy jeszcze tego typu budowle. Co takiego jest? Construct Department Store, czyli sklep, prawda? No to dobrze, aby sklep gdzieś był. Teraz mamy tutaj siłownię jakąś, prawda, czy jakieś rzeczy na sportowo, o to może obok on ground, tylko, aha, czyli mogę na przykład tu wybudować, tak,
takie coś. No, robię tak bez ładu i składu, żeby pokazać, o co tutaj mniej więcej chodzi. No, wybudowałem stadion, no już pewnie materiałów nie mam żadnych. Tutaj można wybudować jakiś aqua park. To muszę gdzieś nad wodą, ale to dopiero musiałbym. Tutaj mamy jakiś Luna Park. Insufficient Construction Materials, czyli materiałów już brakło w tym momencie, no bo niestety zużyłem wszystko na te budowle. Tutaj mamy konstruktor, jakiś pawilon, tu jakieś, o proszę, statuę wolności albo coś takiego można wybudować. Tutaj są jeszcze inne takie rzeczy, można Sky Resort wybudować, ale oczywiście są potrzebne jakieś takie góry. Skonstruować można właśnie taki port dla jachtów, jakieś sakralne budowle. To Shinkansen, czyli nic na razie tu nie będzie działać. To oczywiście można lotnisko, jak widać na lotnisko potrzebna bardzo dużo miejsca i pieniędzy też przede wszystkim. Tutaj można skonstruować port, ale oczywiście musi gdzieś być to przy wodzie. Czyli tutaj mamy wszystkie rzeczy, które są związane z różnymi budowlami. Następna działeczka, no to są tutaj właśnie tak zwane, no, nazwy linii, tak? W tej chwili wszystkie są aktywne, można też je włączać, wyłączać, ale niech zostanie jak jest. To jest taki podgląd generalnie, czyli podgląd połączeń i tak dalej, i tak dalej. Dalej mamy podgląd właśnie wycinka jednego z drugiej strony, prawda? Podgląd całości. W tym miejscu mamy tutaj poniżej, mamy coś takiego jak widok z satelity, no, naszego właśnie terenu, w którym coś tutaj się buduje, czy tam naszych działań. To jest widok satelitarny. Tutaj mamy oczywiście pociągów, tutaj mamy widok satelitarny autobusów, które tutaj mamy, pasażerów 111, sprzedanych jak widać 0 na razie. Tutaj mamy taki tryb 3D mode, to jest dosyć ciekawa rzecz, jeśli wybierzemy sobie, chwilę trzeba poczekać, aż tutaj zostanie załadowane, no i akurat jest noc. Ale mamy taki podgląd naszego pociągu po naszej trasie, którą zbudowałem w takim podglądzie trójwymiarowym, co jest dosyć takim ciekawym elementem. No jak będzie dość duże miasto, no to podejrzewam, że tutaj oczywiście na stacji się zatrzymał. Podejrzewam, że wtedy będzie zdecydowanie fajniej to wyglądało, jeśli no, będzie to wszystko dużo bardziej rozbudowane. Także tak wygląda akurat ten pociąg, który tutaj jedzie. Mamy dwa takie pociągi. I on będzie tam jeździł, tam i z powrotem w kółko. No, tutaj możemy podglądnąć drugi. Też ja nie wiem nawet, gdzie on jest, no, ale gdzieś tam jest. I on sobie jedzie. Gdzieś tam się tłucze po jakichś dziurach. Także taki fajny motyw jest z tym właśnie takim podglądem trójwymiarowym. Trzeba przyznać, że całkiem fajnie to wygląda. No dobrze, ale przejdźmy dalej. Co jeszcze tutaj można takiego ciekawego zrobić? Tutaj jest podobna sytuacja z podglądem autobusu, więc oczywiście to włączę, żeby było widać. No i tutaj jest ulica, po której sobie nasz autobus jedzie. Oczywiście jest noc w tym momencie, więc ten podgląd jest w nocy. W dzień też można zobaczyć, no jak widzimy, sobie ten autobusik jeździ według jakiejś tam ustalonej trasy.
Tak, jest to gra ekonomiczna, więc nie trudno się domyśleć, że trzeba tutaj oczywiście w jakiś sposób te trasy tak budować, aby zarabiać na tym całkiem niezłe z czasem pieniądze. No dobrze, już dojechał tutaj do końca, więc zobaczmy, co mamy dalej do wykorzystania. Tutaj mamy czas, jest tak zwana maksymalna prędkość tego czasu. No ja bym ten czas zwolnił, ale nie za bardzo wiem jak. I teraz są tutaj trzy lokacje z dużą populacją. Zarobki mogą być ustabilizowane przez koncentrowanie się na właśnie tej stacji, tak, którą tutaj chcemy zrobić. No dobra, to już tutaj może to wycofam. No to okno nie bardzo chce mi się zamknąć. Dobrze, przejdźmy teraz do tego miejsca. Tutaj mamy możliwość kupowania pociągów. Na razie oczywiście w tej chwili mamy możliwość kupienia tylko dwóch pociągów. Z czasem będą się odblokowywać w miarę oczywiście naszych postępów i zarobków będą się odblokowywać nowe pociągi, więc można Train is Service, no, czyli jest w tej chwili w użyciu, tak samo jak i ten, więc no zobaczmy tutaj. Aha, no tak, można kupić pociągi różnej maści, od pociągów pasażerskich po pociągi, no, które są czysto transportowe. No zobaczmy, gdzieś tutaj będą jakieś transportowe, nawet te pociągi, jak widać, są niektóre całkiem fajnie wypasione. No i pewnie ich cena też jest całkiem niezła, tak? Więc mamy również i pociągi towarowe, tak jak na przykład tu jest taki pociąg towarowy, tak mi się wydaje przynajmniej. Price low freight, tak, czyli taki, dokładnie to jest. Tutaj możemy dokupić wagony. Wagony zwiększają ilość, koszt naszego pociągu, ale ten pociąg może przewozić materiały z fabryki. No i spróbujmy go kupić. Jest ten pociąg, proszę bardzo. No i tutaj oczywiście jest jego ta cena. No dobra, kupiłem ten pociąg. Tutaj można też pociąg teraz postawić gdzieś, tak? Czyli jeśli wybiorę ten pociąg, proszę bardzo, fabryka już wyprodukowała jakieś rzeczy i muszę gdzieś go postawić, ten pociąg, tak? Powiedzmy, że nie wiem, czy tutaj dobrze. A, no tak, tylko pociąg ja mogę postawić, ale na szynach. No i już jest pociąg i teraz wybieram kierunek jego jazdy. Już ten pociąg tutaj jest. Dobrze, dalej. Kolejna rzecz, którą tutaj mamy do dyspozycji, to jest Set Train Service, czyli wybieramy, kiedy on ma jeździć, godzinny postój, widzę, tutaj jest. I tutaj mamy właśnie możliwość wyboru, że opuszcza o której godzinie i tak dalej, także są tutaj dobra, jedna godzina zatrzymania, nie wiem, czy można ustawić coś więcej, nie widzę tutaj jakichś rzeczy. Shuttle Service, Regular, Express, aha, tu można wybrać jakiego typu jest to usługa, powiedzmy. No dobra, niech będzie druga AM. No i tak niech zostanie. Jeszcze tak nie bardzo rozumiem tej gry w tym miejscu. Tutaj mamy coś takiego set switch. Switch dla tego pociągu. Switch to jest nic innego jak tak zwany kierunek, który można wybrać, gdzie on ma jechać. Nie, powiedzmy, że w tą stronę. No i tu można dać kolejny, tak? Okej, dobra. No nie wiem, jak to będzie wyglądało później w praktyce. Na razie stoi.
Dobrze, co jeszcze mamy? Możemy teraz tutaj kupić oczywiście jakiś autobusik. Zobaczmy, jakie mamy możliwości, jeśli chodzi o autobusy. Więc to są autobusy pasażerskie. Nie wiem, czy jest coś transportowego. Trudno powiedzieć. Zresztą nie znam się za bardzo na autobusach. Może tu jest coś, co jest takim ala transportowym. No dobra, kupmy go. Dobra. I teraz go ustawmy. Oczywiście ten autobus. Ustawmy go. Niech je, a tutaj go gdzieś ustawimy. No i niech jedzie w tą stronę, dajmy na to. I też możemy ustawić oczywiście. Ustawić oczywiście mu jakieś tam godziny. No niech będzie, że o 3:00 wyjeżdża. No i oczywiście na skrzyżowaniu możemy ustawić, dlatego powiedzmy, że tak, mamy to skrzyżowanie. Aha, to jest, tutaj możemy strzałkę sobie zmienić. Jak to zmienić, żeby było w drugą stronę, nie mam zielonego pojęcia, ale trudno. Dobrze, i tutaj już to mówiłem, następny element to są tak zwane dane statystyczne. Tylko to okienko mi się tutaj gdzieś... Aha, bo to jest tak, że można sobie przesuwać te okienka, tylko że to okno mi się tutaj cały czas włączyło i nie wiem, jak to okienko po prostu zamknąć. A tu jeszcze można... to jest tak, jakby podgląd był tutaj jakiś włączony. Zaraz spróbuję przejść na podglądy. Może teraz. Nie da się tej prędkości w żaden sposób zmienić. No nie, i cały czas to się właśnie mi pojawia tutaj. Co jest takim niezbyt fajnym. Nie bardzo wiem, jak to... Dobra, może teraz się uda to wyłączyć jakoś. No i po prostu teraz jeszcze więcej okien się pootwierało. Tak, tutaj mamy możliwość właśnie w ten sposób sterowania tą jeszcze mapką. No, jak sobie tych okien teraz naotwieram, to już potem się całkiem w tym wszystkim pogubię. Mi się wydaje, satelita. No i to jest właśnie, szukaj okna, które byś chciał zamknąć, nie? No i tu jest właśnie ten problemik w moim przypadku. A tu pauza, to jest startem, selectem, nic nie zrobię. Inne rzeczy nie jestem w stanie wyciągnąć, tak? Tutaj ta statystyka, czyli mamy dane, o, coś się wreszcie zniknęło, dane statystyczne, różne, co tutaj mamy jakieś, to jest to, co udało mi się wybudować w międzyczasie. Tak, a to było to. Teraz tutaj mamy housing primary, czyli no, takie różne dane statystyczne tutaj są, tak? Otwieramy o 9. Aha. I broker też od godziny 9, więc musiałbym poczekać do godziny 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra. No to już teraz zobaczymy, jak wygląda. Można brać pożyczki w tym miejscu, więc spróbujmy wziąć jakąś pożyczkę. Mamy ile funduszy? 8 milionów. Dobra, może weźmiemy miliona. Ok, tak. No i dostaliśmy milion kasy, więc pożyczka jest. Można dać kolejne. Dobra, niech będzie 5 milionów pożyczyłem. Tutaj mamy
jakieś tematy związane z towarami, metale i tak dalej, można kupować i sprzedawać, czyli taki mamy tutaj wątek czysto ekonomiczny. No i tutaj to są chyba, aha, zapisy, muzyka, ustawienia generalnie. Tutaj ten samochodzik to speed, tak? Speed, slow. To zobaczmy, jak slow będziemy mieć. Tak, czas idzie wolniej? Nie, czas nie idzie wolniej. Także siłą rzeczy nic tutaj się nam specjalnie nie zmieniło. No i to jest właśnie ten problem, że nie wiem, jak te okna pozamykać. Są jakieś inne, ale te inne niestety dało się zamknąć, a deszcz pada. A tych jakoś gdzieś no, nie bardzo potrafię pozamykać. W każdym bądź razie myślę, że pokrótce powiedziałem, o co w tej grze chodzi, jakie tutaj są możliwości. Natomiast myślę, że dla tych, którzy lubią tego typu gry ekonomiczne i tak dalej, to będzie to dla takich osób bardzo dobra pozycja do zabawy. Więc do zobaczenia w kolejnych wideo recenzjach gier na PlayStation 4.